Karolino, opowiadaj, jak się leży na takim miejscu bardzo poważnym tutaj, bo to jednak nie ma już żartu. Tragicznie. Nie, żartuję. Jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, wszystko zależy od tatuatora. Tak. Jeżeli mamy luźną atmosferę, to i też tatuaż mniej boli. A jaka teraz jest atmosfera? Czy boli mocno, czy nie boli? W ogóle nie boli. Nie boli, tak? Nie boli. No nie, bo podobno masz, znaczy masz tatuaż podobno bolący miejscu, tylko teraz pytanie, czy które miejsce jest bolące, a nie? Jak ty to odczuwasz? Wiesz co, nie wiem, które miejsce jest bolące, a które nie. Wydaje mi się, że to zależy wszystko od osoby. Tak? No, ciężko mi jest ocenić. Nie mam też we wszystkich miejscach tatuaży. Pracuję jako menadżer w salonie tatuażu Mr. One Tattoo w Płocku. Okay. Często zadają mi pytanie, które miejsce jest mniej bolesne, które jest bardziej bolesne. Niestety nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie. Jedynie mogę powiedzieć, które mnie mniej bolało, a które bardziej. Okej. Okay. A ty oceniasz na jaką skalę? Wiesz co, powiem ci, że jeżeli Janek robi to z tyłu uda, to boli. Okay. Ale jeżeli to jest przód, to nie, da się wytrzymać. Okay. Jeżeli ktoś chce, wytrzyma na pewno. Dobrze. Jak to jest? Jest konwent, pełno ludzi przychodzi, każdy patrzy, zdjęcia robi, nos wkłada tam, jak ty to odczuwasz? No bo to może być denerwujące, co nie? Wiesz co, powiem ci tak, ludzie tak, podchodzą, patrzą, zaglądają, ale wiem, że chodzi tutaj o tatuaż. Tak. Mnie to nie denerwuje, bo ja sobie tak naprawdę tylko leżę i muszę skoncentrować się na bólu. Nie wiem, jak to odczuwa Janek, bo on tutaj jednak pracuje, musi się skupić i nie wiem, czy ludzie po prostu mu nie przeszkadzają, ale sądząc po jego pracy, po skupieniu, myślę, że jest fajnie. Okej, okay. To jest twój pierwszy tatuaż na konwencji wykonany? Nie. Aha, czy ty już jesteś weteranką, tak? Już... To jest mój drugi tatuaż. Pierwszy był również w Warszawie rok temu. Tatuował mnie Igor, również tatuator naszego studia. Okej. Okay. I jakieś kolejne plany na tatuaże? Na pewno, na tym się nie skończy. Okej, okay, dobrze. Także teraz Janek opowiada, jak się tatuuje. Na konwencie? Na konwencie, aha. Oczywiście jest, wiesz, jest wielka zajawka, że jest się na tym konwencie i że ten konwent, na którym dzisiaj jesteśmy, to nie jest przypadkowy konwent. Na pewno jest tu wiele sław i na pewno nie każdy się może tutaj dostać, tak? Tak. No i wiesz, chodzi o to, żeby mieć fajnego modela, dobrą osobę, która leci na twój styl i sam wiesz, co nie? Tak. Co się dzieje dalej. Czyli możesz śmiało powiedzieć, że Warsaw Tattoo Convention to jest prestiżowa impreza, tak? Tak, oczywiście. No bo właśnie zauważyłem, myślę, że to jest jedna z największych imprez tatuatorskich w Europie, tak? No bo tutaj, wiesz, to są artyści z różnych krajów, także i goście tutaj zacni. No, oczywiście. No. Także ile wam to jeszcze tutaj zajmie? Jeszcze 4 godziny na pewno. Tak? No, czyli w sumie będziemy mieli jakieś 9 godzin. 9 godzin. O ile nam się uda, tak? Co oni tam na tej scenie tak krzyczą? Ktoś wygrał, ktoś i dlaczego wygrał. Nie my? A właśnie, a wy jak? Wy do konkursu podchodzicie? Czy... Oczywiście. Tak? Dobrze, także myślę, że coś chyba wygracie, tak? Czy nie? Jakieś tam może pierwsze miejsce? No, trzecie jest zawsze spoko. Ja, no lepiej trzecie niż czwarte, co nie? Tak, no o czwartym nie krzyczą, co nie? No, okej. Okay. A zdałem... nam się udało coś zgarnąć. Tak? To pochwal się. Katowica. W Katowicach? Też byłem w Katowicach. 2 tygodnie temu. No, no, trzecie miejsce bez update. No i gra. Także jest debiut. Motywacja jest. Jakby to czy powiedzieć... Motywacja? Wiesz, tym bardziej, że tatuaż jest teraz tak popularny. Wiesz, to jest część kultury, to nie jest moda. To jest część kultury. No bo to jest fakt, bo to jest, wiesz, można teraz tak podzielić ludzi na kilka jakby grup, bo niektórzy robią to dla mody, bo to jest coś nowego, tak? Tak. Ja mogę śmiało po sobie też powiedzieć, że ja się tatuuję od dawna i ja uważam, że to naprawdę powinno być odbierane jako arcydzieło, bo nasi polscy tatuażyści, między innymi ty, no, no zaliczają się do grona no, najlepszych na wiesz, tym no, świecie. W Polsce jest najwyższy poziom, co nie? Nie bez powodu na przykład jakaś tam berlińska konwencja tatuażu jest nazywana najlepszą polską konwencją tatuażu, bo wszystkie nagrody zdobywali, wiesz, ludzie z Polski, tak? Tak? Nie to, że blisko, to jeszcze... Ja tam byłem jeszcze jako widz, więc wiesz. A długo tatuujesz? W salonie, czy tak ogólnie? Ogólnie. Powiedzmy, to jest ciężki temat. Ja ogólnie pracuję w studiu 1,5 roku, 2 lata. No i... Nie, no moim, jednym z pierwszych klientów była moja Karolina.
Okej. Okay. I nie wiem, czy zadałem to pytanie, Karolina? Karolina. Karolina, tak. Nie wiem, czy zadałem to pytanie, co sobie robisz. Zadałem to pytanie, czy nie? Nie, nie zadawałem. Okej, okay, także co sobie tam wykonujesz? Wykonuję sobie jednorożca z lodem i sercem anatomicznym. Czyli ładny kolorek. A, stay cool, to się tak nazywa. Stay cool, tak? Okej, okay, także ja dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. I powodzenia w gojeniu. Jona. Jona, hej.